Dzień dobry, witamy w nowym podcaście Indukcyjni z tej strony, Wojtek Munarczyk. Dzień dobry, ja nazywam się Mateusz Rebejko. To jest kolejny odcinek podcastu Indukcyjni. Witamy. Witamy, witamy. Mati, co tam? A wszystko spoko. Gadaliśmy o mezie przed chwilą. To miałem ostatnio o nim e, śmieszną rozkminę. Znaczy, śmieszną, taką życiową, poważną rozkminę. Mówisz o tym gościu, co śpiewał, że ważne w życiu widzieć dobro tak. O tym mezie, co mówił, że tak, ważne, że potrafisz widzieć dobro, ważne, że dostrzegasz jego ogrom. A, Piękny o, człowiek. To, co kształtuje twój światopogląd. To musi wejść w krwiopiek, dokładnie, dobra, człowiek. Dobra. Dobra. Zarżnięte. <laughs> z, z, zarżnięte, masakrycznie. W każdym razie ostatnio jechałem z Justyną, wracaliśmy, bo byłem na wsi, mhm. na wschodzie. No i poleciał gdzieś na playliście, jakoś się tam wylosował mezo i sobie słuchamy mezo. Ja najpierw udaję, że nie znam, a potem rapuję słowo po słowie, bo oczywiście, że znam. W każdym razie miałem rozpina, że gość wyprzedził swoje czasy. On był strasznie, strasznie wyśmiewany, bardzo krytykowany. Gardzono nim w środowisku hip-hopowym te 15 lat temu około. No. Był takim, wiesz, po prostu... No ja wiem, pamiętam te czasy generalnie. No, takiego szajsu, nie? Hip-hopolo te sprawy. A prawda jest taka, że gdyby on z tymi piosenkami wyszedł teraz i zaczął robić to wszystko... Może z jakąś tam trochę muzyką bardziej uwspółcześnioną, to gość byłby gwiazdą. I dzisiaj to już nie byłoby hejtowane i krytykowane. Dzisiaj myślę, że znalazłby większe uznanie, na pewno. W zasadzie tak, bo nawet biorąc pod uwagę te jego hity z tamtych lat, teraz jak nie wiem puścisz tam gdzieś piosenkę, no ludzie się nie kryją i gdzieś tam nocą śpiewają. Co nie, dzisiaj to już nie jest takie o, ale wstyd. Dzisiaj to już jest takie, a trochę beka, a trochę fajnie wpada w ucho, nie? Dzisiaj ludzie są mniej mniej hermetyczni w tym środowisku i mniej tacy no mniej się wstydzą, nie, tego ale co słuchają. to się taką... inaczej rozwinął, bo kiedyś to było tak, rzeczywiście śpiewało się o swoich blokach, o tym jak to ciężko. A teraz jest, wiesz, no to <laughs> duże uproszczenie, ale tak no, dużo, była taka część sporo. Mega spora. Uprościłem, wiem, ale chodzi o to, że teraz się śpiewa o wszystkim tak naprawdę, byleby to miało jakiś bounce. Bounce? Bounce. Okej, okay, dawno nie słyszałem słowa bounce, ale dobra. Tak, środowisko na pewno się bardzo otworzyło. Jest bardziej tolerancyjne i czerpie z o wielu, z wielu więcej źródeł niż wtedy, kiedy mezo nagrywał. A to jest stary, naprawdę zdolny raper. Pamiętam, że jak wyszedł z płytą mezokracja, to było takie, no to jest nawet ciekawe. A potem zaczął robić takie hip-pop, coś takiego, no, tak bym to nazwał. Ale nie gadajmy może o nim, co jakoś tak. Mam wrażenie, że w tych trzech słuchaczy co nas teraz słuchało stwierdzili, nie, boomer, To właśnie, To właśnie zastanawia się nad unsubscribe, czy tylko łapka w dół jakby jeszcze jeszcze dam jeszcze suba, będę... żeby odsubować. <stwierdza> dam łapkę w górę tylko po to, żeby ją zmienić na łapkę w dół bez kitu. Nie róbcie tego, żartowaliśmy. Jak Cezar jak Cezar, nie, że łapka w górę. I... Tak, 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 że ten palec i nagle w dół, a my jak ten pokonany gladiator. Na arenie. Nieważne. No, a co wracając do pytania, co tam u mnie, to to byłem na wschodzie u siebie w domu. Ale w Polsce. Tak, ja jestem ogólnie z Polski, gdyby ktoś się wahał. Mieszkam bardzo blisko Ukrainy. Bardzo blisko Ukrainy, ale to jest ciągle Polska. No i co? Grille te sprawy. Rodzina się zjechała. Siostra, brat. No, widziałem zdjęcia na fejsie. Tak, ładnie dawno wyszedł, nie miałem wielu zdjęć powrzucanych. Dzięki. Ja tam nie lubię siebie na zdjęciach. Mam takie no, beznadziejnie. No, znowu beznadziejnie. No, teraz ujdzie, ale jakby wyłączyć monitor. To się nazywa hiperkrytycyzm. Tak? Nie, albo po prostu brzydki jesteś, nie wiem. <gryddy> o, nie, może nie jesteś tak e, źle. żartuję. Widziałem dzisiaj, widziałem dzisiaj ładny teledysk o, o tym, żeby nie hejtować brzydkich ludzi. Bo tak, taki, w ogóle wzruszymy. jest jakaś taka nagłąka na to, żeby robić sobie brzydkie zdjęcia i że ładne to nie, że teraz zrobimy brzydkie. Bożenka z klanu coś tam mówiła. A, tak, czytałem o tym. I właśnie tak kminiłem z pięć minut. Ja ją skądś znam. I kurde, pomyliłem się. Rzeczywiście ona jest z klanu, jak mi teraz to mówisz. A wydawało mi się, że z, że z jakiegoś się jak miłość. Także byłem blisko. No ale nie, no ona popłynęła tam. Jakby rozumiem, o co jej chodziło, żeby jakby uwypuklać swoją siłę bardziej, zamiast pokazywać swoją Przeciętność, natomiast no, no chyba złe wnioski wyciągnęła z tej całej akcji, żeby pokazywać się w lepszym świetle. W sensie w takim prawdziwszym. O to mi chodzi. No tak, no i najgorsze jest to, że przez to, że jest osobą znaną, no to jakby niektórzy ludzie idą za nią, nie, nie myślą, jak to wiesz. Psychologia tłumu, jak to wieczki. Chociaż trochę ją zjechali, więc ja nie wiem, czy tam dużo osób wzięło z niej no, zjechali, zjechali ją totalnie, stary. Widziałem jakieś tam komentarze, wiesz. I to takich influencerów, co oczywiście zawsze są perfekcyjni na zdjęciach, nie? To jak możesz tak mówić, że, że to nie o to chodzi. No nie, ja myślę, że trochę słuszna krytyka w jej stronę, natomiast nie ma co jej jakoś strasznie hejtować. Ale nie, no, no źle, źle odebrała body positive. No bo, jakby... bo my to już tacy, wiesz, mocno hejterzy się zrobiliśmy. Czyli? No po ostatnim odcinku. A, no tak. No ale nie, no to jakby ona napisała jedną głupią rzecz, więc jakby nie stoi nawet blisko do, do takiego Jakuba Magika. No, dobra, dajmy mu już spokój. Dajmy mu już spokój, bez kitu. No, w każdym razie body positive, spoko akcja, bo wydaje mi się, że, że to trochę to jakby poprawi kondycję psychiczną ludzi, którym wydaje się, że są gorsi przez to, że nie wyglądają tak dobrze, jak mogliby wyglądać. Oczywiście na pewno jest w ludziach sporo, sporo takiego strachu, że może nie strachu, ale jest sporo w ludziach takiego przekonania, że o, to teraz się będzie pokazywało, że otyłość jest dobra. No nie, no to nie o to chodzi, żeby pokazywać, że otyłość jest dobra. Chodzi o to, żeby kogoś nie, nie piętnować za to, że jest otyły. Wiesz, no, chodzi o to, że każdy z nas ma ciało, jakie ma, na jakie pracuje. Ważne, żeby się z tym wszystkim dobrze czuć, a jak się z tym nie czujesz dobrze, no to wiesz, no jednak trzeba coś z tym zrobić. A na Instagramie też jest pełno przekłamań i, i te, ci ludzie tak nie wyglądają na żywo, to już wam, ale to wszyscy wiedzą. To już wszyscy wiedzą, no i właśnie teraz jest coraz więcej takich zdjęć robionych przez influencerów, że o, patrzcie, tak wyglądam naprawdę. No ale to też jest podpinanie się pod modę i pod trend i pod, wiesz pod standardy. Ale nie hejtuję tego akurat, bo uważam, że nawet jak się podpinają, to coś tam, mimo wszystko dobrego robią. I ci ludzie, jak to oglądają, to no jest trochę lżej, nie? że nikt nie dąży nagle do tego, żeby być takim Kenem czy Barbie, tylko. Tylko wiedzą, że to jest inaczej. Pamiętasz te okolice 2010, 2070, jak była taka śmieszna moda na no, takie właśnie laski Barbie, to dobrze, że to minęło. Było śmieszne, ale nieważne. Wracając do tego, czy, czy się podpinają, czy się nie podpinają, to i ty mówisz, że nawet jeśli to nie ma w tym jakoś dużo złego, to ja też tak myślę, bo nawet jeśli influencerzy podpinają się pod jakieś tam, wiesz, nagle mody w stylu, o oh, jest body positive, to będziemy też lecieli w body positive, no to, to jest jakby spoko, bo to znaczy, że ludzie tego chcą. Ale nie, to nieważne. Nie no, zgodzę się z tobą. Nawet jak wiesz, jest dużo akcji, bo nie wiem, odżywiaj się zdrowo, jakieś tam walcz ze zmianami klimatycznymi, takie tam rzeczy. I tak, tak, tak. Jak są pozytywne skutki dla świata, no to fajnie. Tak, no bo chodzi mi o to, że na przykład korporacje często robią jakieś akcje ekologiczne, nie. No, i oczywiście pojawiają się głosy krytyki, że a robicie to wszystko tylko po to, żeby pokazać y, ludziom, co jesteście ekologiczni, nie? Jak to, jak to robicie jakieś dobre rzeczy, żeby się ludziom przypodobać, żeby od was dalej kupowali. I to są takie oskarżenia w ich stronę. Jakby te oskarżenia są prawdziwe. Tak, oni to robią dlatego, że ludzie tego od nich wymagają. No, i to jest właśnie super. Ich działania są tylko odbiciem oczekiwań ludzi dookoła i oni się do tego podporządkowują, żeby ludzie od nich kupowali, w takim dużym uproszczeniu. I to jest super, że wiesz, że ludzie te oczekiwania mają, nie? Że stają się coraz bardziej proekologiczni ludzie i żeby dbać o środowisko. Także nie wiem, czy wiesz o, o co mi chodzi. Wiesz co? To że, to, że ktoś się podpina pod jakiś dobry trend, to, to jest dobre, bo to znaczy, że ludzie dookoła tego od nich oczekują. To jest spoko. Mm, słuchaj, śmieszna sprawa, wiesz, bo odpisywałem na SMS-a w międzyczasie i tak nie bardzo wiem, co mówiłeś. <laughs> To... to, nie, to mówiłem, że Mezo jest ok. Dobra, to <grym> a, a Mezo jest okay, ok, A co u mnie? Słuchaj, y a byłem w Gdyni na weekend. No opowiadaj. A co opowiadać? No byłem u znajomych, bardzo fajni ludzie. Pozdrawiam tu przy okazji Ade i Gube. I powiem ci szczerze, że zakochałem się w Gdyni. Byłem w Polsce w większości miast, tak naprawdę. No, zjechałem praktycznie wszystkie te największe miasta i te pomniejsze też. Z różnych przyczyn, natomiast nigdy nie byłem w Gdyni tak, żeby być jako turysta. Byłem jako dziecko na kolonii, ale nigdy nie byłem tak, żeby pozwiedzać zakątki, które są dla turystów nieznane. No i właśnie. Yy... Zabierali was na kolonie do Gdyni. Byłem, byłem, jak byłem dzieciakiem. No. Szanuję. Mnie to nawet poza województwo nie wozili. Raz, raz tylko do Świętokrzyskiego na wieś. Do, <noise> na kolonie. Z Polski C do Polski B. <głos> 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 tak, do, do, tak, do Polski B i pół. No nieważne. Nie, nie chytujemy, no, lubimy Świętokrzyskie. Znaczy, ty możesz, bo stamtąd, stamtąd jesteś. Jestem. No dobra, no ale wracając. Tak, byłem tam i jak sobie zwiedzałem okoliczne plaże, takie dzikie plaże, szedłem klifami nad samym morzem, po prostu przepięknie. Chodziłem miejscami, gdzie są wybudowane takie turbodrogie domy. Tam opowiadali mi, że kupno jednego domku nad morzem, to są ceny około 1,5-2 miliony nawet, za nie wiem ile tam, parę dziesiąt metrów. Ogromne pieniądze. Mhm. No ale po prostu wychodzisz i jesteś nad morzem. Masz plaże, masz centrum turystyczne, no masz wszystko. Więc no jak ktoś kogoś stać, to, to warto. Tym bardziej, że tam się sporo teraz buduje, bo jest jeszcze trochę miejsca nad tymi klifami. Jest przepięknie, jest zielono. No Mewy, wiadomo, jak to Mewy takie większe gołębie nie lubię. Ale ładnie sobie traczą. <grym> Także jak, jak będzie możliwość, to wybiorę się jeszcze raz, bo no jak Wrocław dla mnie był top jeden, jeśli chodzi o wygląd miasta, tak tutaj zmieniam zdanie jednak gdynia. Tak, okej. Okay. Ja. Nawet jeśli byłem to gdzieś jako dziecko, także zupełnie nie pamiętam. Ale a propos mew, to właśnie ja przez wiele lat myślałem, że to są fajne ptaki, że o, takie nadmorskie zwierzęta. Gdzieś dopiero parę lat temu ktoś mnie uświadomił, że to są właśnie takie gołębie. Mm. Że to tylko sra wszędzie i że ogólnie no kiepsko. No dokładnie, także to jest ten mankament, ale jest do przeżycia. W ogóle wiesz, w Krakowie nawet spotkałem parę razy mewę, więc to też nie jest tak, że u nas nie ma. Jak w Krakowie mewy? Normalnie w Krakowie... Opię widziałem jak mewa leci. I ja mówię, jak? Przecież kawał drogi od morza. Jesteś pewny, że to nie był jakiś inny ptak? Białe, duże. Brzmi jak mewa. <grywa> znaczy, nie wiem, no ja nie jestem ornitologiem, ale wydaje mi się, że no mewa, no. Wpisałem mewy w Krakowie i z 2013 w ogóle jakiś artykuł. Mewy pokochały Kraków. No, widzisz? W życiu nie widziałem mewy w Krakowie. Czyli jestem ornitologiem. I jesteś totalnie ornitologiem, stary. Do. Ostatnio, zróbmy sobie, zróbmy sobie ptasi odcinek. Ostatnio czytałem o takim super jakimś ptaku, co... <laughs> Źle to się zaczyna, Mateusz. <laughs> Ty się źle zaczynasz. Mów. Ostatnio czytałem sobie o takim e, ptaku, co zjada komary tysiącami. Nazywa się Jerzyk. A, oczywiście, że znam, no. No, jeżyki są super. I ogólnie fajnie mieć takiego gdzieś w pobliżu, bo on wcina komary po prostu masowo. Czyli zamiast mieć jakiegoś lepa na komary, to mieć po prostu w domku jeżyka. To znaczy nie wiem, czy można je hodować. Raczej nie można trzymać takich ptaków, wiesz, i, i posiadać je sobie na własność. Ironizowałem, nie załapałem. Anyway, jak masz gdzieś działeczkę, to fajnie jakby gdzieś tam sobie żyły takie jeżyki. A co do komarów, pamiętasz nasz wyjazd, jak mieliśmy. Gdzie my byliśmy? Z Kamilem i z Danielem? O, i nad gdzieś jeziorem. W... Gdzieś nad jakimś jeziorem i tam było mnóstwo komarów, no nie? I my mieliśmy kole i komary lecą do słodkiego. A, tak, Mówiłaś I my, my zamiast tym, właśnie no. męczyć się, wystarczyło, żebyśmy wylali kole do jakiegoś talerza i byśmy mieli z głowy, bo wszystkie by się przylepiły do tej koli. No. Teraz to jest niewykonalne, bo wiadomo, no kola drożej, tam 6 zł za małą butelkę, no bez sensu. To, no, ale... już, to już jeżyki są tańsze. <laughs> ale wtedy tak. No następnym razem po prostu kupujemy... Ale to nie musi być Coca-Cola, nie? No nie, no po prostu cukier wsypiemy do... Ale to też nie, no bo cukier drogi. Ajajaj. No to, no to ja nie wiem, co robić. Może jakiś inny słodzik? Jakiś tańszy zamiennik? Nie wiem, co robić. Ale a propos ptaków... Mateusz, to pytanie. dobra, ostatnie pytanie o, o, i przejdźmy do tematu, rzecz. bo już ludzie po prostu ziewają. <laughs> tak ziewają. Ptaki to jest świetny temat. Wiesz, jakie jest najlepsze zwierzę obronne na świecie? Czekaj. Czy to jest ptak? Nawiązując do jeżyka, jesz. <laughs> tak, ostatni temat w dziedzinie ptaków, więc na pewno jest to jesz. No nie, najlepsze zwierzęta obronne na świecie to są gęsi. Dlaczego gęsi? Ponieważ gęsi są równie dobrymi zwierzętami obronnymi jak psy, a nawet lepszymi, bo nie dadzą się przekupić jedzeniem. Co ty mówisz? Tak, i gęsi to są takie zwierzęta, że kochają swojego właściciela i nienawidzą wszystkich innych. Więc jak tylko jakiś intrus pojawi się na terytorium, to one, jaki dźwięk wydają gęsi? Nie gdaczą, no, gęgają. gęgają. To gęgają jak głupie i wytwarzają ogromny hałas i stary jest w Brazylii więzienie i normalnie patrolują je ze strażnikami gęsi. Okej, okay, to ja teraz w 100% się z tobą zgadzam, ponieważ widziałem grę Goose Game i to jest symulator wkurzonej gęsi. I ty chodzisz i robisz wszystko, żeby zdenerwować swojego właściciela. Przekładasz mu tam jakieś rzeczy w gospodarstwie, typu. No, nie wiem, kapelusz. Kapelusz, jabłka mu rozrzucasz, kosze, cokolwiek, no nie? No, świetna jest gra i polecam ci rzucić okiem, jak lubisz gęsi. T Tą gęsią chodzisz. I chodzisz gęsią, nie? No, świetne. Okej, okay. okej. Okay. Spoko, także widzisz, no podstawiasz grabki tak żeby on się uderzył tymi grab. No, nieważne. <noise> Świetne jest. <noise> Także wspaniałe zwierzęta. Tylko teraz podstawowe pytanie, bo mówiliśmy o ptakach, a czy gęś to ptak? No, Mateusz, czy gęś to ptak? Tak, gęś to ptak, bo już sprawdziłem. No nie byłem pewny, bo jest po prostu bardzo duża. No ale ma skrzydła. Gęś <noise> to ptak. <noise> no to cieszę się, dobrze. To jak już jesteśmy w temacie zwierząt, to może przejdziemy w końcu do tematu. Przejdźmy do tematu. Tak, bo rozmawiamy dzisiaj sobie o, a propos zwierząt, o tym, żeby ich nie jeść. Żeby ich nie jeść i no poruszymy... Albo jeść, albo róbcie jeść. co chcecie. Tak to nie... Generalnie chodzi o to, że mamy w temacie żywność przyszłości. Tak, tak nazwaliśmy roboczo ten tytuł. Tak, dokładnie. I zainspirował mnie do poruszania tego tematu artykuł o mięsie z drukarki 3D. I jest już dostępne w Singapurze. Jak to świetnie brzmi. Chodzi o to, że drukarka 3D to jest urządzenie, które drukuje ci... To, co w aplikacji na komputerze sobie stworzyłeś, czyli może to być nawet plastikowa jakaś figurka. Generalnie z drukarek 3D jesteśmy w stanie na upartego stworzyć samochód. Tylko pytanie, czy będzie jeździł. No ale, ale możemy. Będzie na tuż zasilany. <laughs> Dobra, nieważne, ważne, Mnie rozśmieszyło. Tak jedno okay. 3 na 10. I wracając, przeczytam może kawałek. Mamy wyhodowane w laboratorium mięso wydrukowane w 3D, i naukowcy bardzo chcą wprowadzić to na rynek, ponieważ jest kilka powodów, dla którego warto, żeby to było na rynku. No i mianowicie, może to być poprawa dobrostanu zwierząt, zmniejszenie naszego uzależnienia od przemysłu hodowlanego, albo na przykład no, ci przedsiębiorcy mogą być pierwszymi na rozwijającym się rynku. I generalnie w Singapurze można już zamawiać kurczaka na przykład wyhodowanego z komórek a restauracji w Tel Awiwie testujemy drobiowe potrawy z tej alternatywy czyli chodzi o to że jesteśmy w stanie mieć mięso alternatywne i one będzie kompromisem dla mięsożerców i dla wegan i wygląda to w ten sposób że ja nie jadłem ale na podstawie artykułu o w Polsce nie ma jeszcze nie w Polsce jeszcze nie ma a w ogóle a propos Singapuru to jeszcze przejdziemy bo to jest po prostu miasto jak z kosmosu jest to alternatywa która ponoć smakuje tak samo jak mięso, wygląda i ma zapach taki samo jak mięso, natomiast może nie do końca jest w pełni wartościowe tak samo jak mięso. Ale czemu nie? Chodzi ci o wartości odżywcze? Chodzi mi o wartości odżywcze. Wydaje mi się, że tak, no bo jak właściwie produkuje się takie mięso? Ja czytam teraz. Używa się komórek macierzystych, pobranych w sposób humanitarny, czyli przez biopsję ze znieczuleniem, od krów albo z jaj kurzych. I potem to się hoduje. No i tu sobie rośnie, rośnie, i jak to wyrośnie na jadalną tkankę, to przerabia się to na biotusz, który jest używany przez drukarkę 3D do nakładania go na normalnie wyglądającą żywność. Okej, okay, no tutaj to w zależności od tego, tak naprawdę, jaka jest technika, i mamy tak, że do 2040 roku naukowcy zakładają, że 35% dostępnych produktów mięsnych to będzie właśnie wyhodowane w laboratorium. Mięso, czyli to, co mówisz, ten biotusz, który będzie drukowany przez drukarki 3D. I rozmawiamy na ten temat, ponieważ doszedłem do wniosku, że jeżeli my jesteśmy w stanie zrobić biotusz, który ma odpowiednie właściwości i te składniki potrzebne do rozwoju człowieka, to możemy zrobić mhm. w cudzysłowie znowu mięso, które może się składać z różnych. Składników i to nie musi być akurat coś, co ma mięso, tylko to może być równie dobrze coś, co wygląda jak mięso, ale ze składnikami jajka. Może to być, no wiesz, jak mięso to jest białko, to możesz zrobić, nie wiem, z tego węglowodan przykładowo. Rozumiesz, o co mi chodzi. Bo tak naprawdę skład zależy tylko od, Aha, od naukowców. Że będziesz sobie jadł obiad i to będzie mięsko z mięskiem i na deser mięsko? Dokładnie. Jak, I to tak będą jak wszystkie jest... składniki, jakie trzeba. OK. No właśnie, tak jak się na przykład studenci kiedyś śmiali, że jedzą kanapkę z bułką. No nie? Tak, tak, tak. No to tutaj masz mięso I z mięsem kumy. i możesz po prostu mieć mięso z mięsem, ale właściwości odżywcze mięsa i właściwości odżywcze czegoś innego, jajka na przykład. A wszystko wygląda jak stek. No, myślę, że tak, że przyszłość będzie, będzie sporo takich opcji dawała. Natomiast na ten moment to wygląda tak po prostu, że no jakby pobiera się od zwierzęcia tkankę, no i komórki macierzyste, no i się z tego hoduje, jakby je. Ale tak widzę, że dwa razy użyłeś słowa w cudzysłowie, mięso, czyli nie jesteś przekonany na razie do tego. No bo to nie jest. Wiesz, co? Bo ciężko mi się oswoić z tą myślą, bo dla mnie mięso, no to, to jest zwierzę. To jest ciężkie, nie? I masz wykrojony kawałeczek zwierzęcia, który masz odpowiednio przygotowany, i to jest mięso do jedzenia. Mhm. A tutaj, jak coś jest stworzone, wprawdzie no, z komórek tego zwierzęcia, ale jednak stworzone przez człowieka, no to to jest twór. Nadal wiesz co? No, uważam, że to jest mięso. Tylko nie, nie umiem, jakby tego przyswoić jeszcze. Kumam, ale gdyby teraz ci zrobili dwa sklepy naprzeciwko i miałbyś mięso po prostu od. Rolnika z farmy, dobre, zdrowe, takie lepsze nawet, mało, mało tych antybiotyków albo wcale. Mhm. No i obok te laboratoryjne. Smakowałyby tak samo, wyglądałyby tak samo. Załóżmy nawet, że cena ta sama to które byś kupował? No właśnie. I tutaj jest dobre pytanie, ponieważ masz kilka ważnych czynników, które wpływają na to, co ludzie będą kupowali, i w zależności od Aha. tego, jaki człowiek ma nastawienie do bardzo ważnej kwestii czyli kryzysu klimatycznego. Bo, jeżeli hodujemy bydło, to wiadomo, że no ci rolnicy muszą korzystać z jakiejś tam ilości wody, muszą korzystać z energii, z prądu i tak dalej, po to, żeby mi to mięso dostarczyć. I to wszystko wpływa na no, globalne ocieplenie, tak w skrócie, bardzo w skrócie. Wiadomo. Więc w tym wypadku, jeżeli chodzi o takie porównanie, czy bym brał to, czy to, no, to jednak od naukowców, tym bardziej, że mam tutaj artykuł i już Ci mówię, Europejska Agencja Środowiska zrobiła w 2019 roku raport rolnictwo wobec zmian klimatu, więc to nie jest wesane z palca. I według nich szacuje się, że zapotrzebowanie na żywność w nadchodzących dekadach wzrośnie nawet o 70%. Do 2050 roku oczekuje się, że od rolnictwa wzrostu produktywności w zakresie od 70 do 100% obecnego poziomu produkcji. E, oczekuje się wzrostu produktywności, bo nie wiem czy dodaję. Więc rozumiesz, że nawet jeżeli rolnicy by chcieli, to prawdopodobnie nie będą w stanie wydolić. Więc my musimy wdrożyć jakąś alternatywę. I jeżeli ta alternatywa prześcignie ten sposób standardowy, który znamy od dawna, czyli po prostu produkcję bydła i właśnie produkcję mięsa. Hodowlę. No to raz, że będzie miało to pozytywne skutki odnośnie globalnego ocieplenia, a dwa, że no, te żyjątka wiesz, będą sobie żyły. A raz, że ocieplenie, dwa, czy zużycie wody. No, dokładnie. W ogóle, czekaj, gdzieś widziałem taką statystykę. Tak, że 2,5% jest tylko słodkich wód w Polsce. Znaczy na świecie. Nie, 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 nie to. Nie to? Że do starej jednego kilograma wołowiny, wiesz, wody trzeba? Strzel. Nie wiem, półtora litra? 15 tysięcy litrów wody. <noise> Jezus, musimy, możemy to wyciąć. Możemy to wyciąć. Wytnijmy to. A, <noise> Wojtek, jak sądzisz, ile metrów ma, nie wiem, ten słup? 3 km. <noise> Tato. 15 tysięcy litrów wody stary, Trzeba. Zużyć, aby wyprodukować 1 kilogram wołowiny. Do wieprzowiny trochę mniej, bo tylko 6 tysięcy litrów. 6 tysięcy, <laughs> znaczy tylko w cudzysłowie. No to powiem Ci tak, przygotowałem się, jeżeli chodzi o. Półtora litra. <laughs> to nie wiem, jak, jak... bo myślałem, że wiesz, normalnie jak masz krowę, no to tam, jak jest cała ta, ta, ta hodowla, to całe stado, no to aż one sumarycznie dużo zużywają, ale nie wiedziałem, że. Ale, tyle. ale, że, ale że na kilogram? Nie, to. Też, to jakby chora liczba, nie? Ja też bym powiedział, nie wiem, nie wiem, 10, nie wiem, 100, ale nie 15 tysięcy, nie? Także przejście na taką produkcję laboratoryjną byłoby ogromną oszczędnością wody. Dokładnie, i jeszcze a propos, jest coś takiego, bo tutaj pani doktor Nauk prawnych, Agnieszka Szymecka-Wesołowska pisze w swoim artykule: występuje coś takiego obecnie, jak klonowanie zwierząt. I można pobierać od zwierząt tych, które, od których jest klon mięso, mleko i tak dalej, natomiast nie można jeszcze od tych zwierząt sklonowanych pobierać mięsa i mleka, bo wiesz, to byłoby proste, nie? No bo mamy powiedzmy krówkę, klonujemy ją kilka razy i jakby z tych krówek jest pokarm i to byłoby prostsze. Okej, okay. znaczy to, że mówisz, że istnieje coś takiego, to chyba duże, tak, du, duże słowa. To Nie wiem, czy to jest jakoś tak rozpowszechnione. Chyba nie jest tak łatwo sklonować zwierzę, nie? No ja nie mówię, że jest łatwo, to ty to powiedziałeś. Ale ty pomyślałeś. Nie, dobra, nie wiem. W każdym razie, jak często się klonuje zwierzęta. No zadajesz mi takie pytanie. Drugie pytanie z rzędu mi zadałeś stary. <laughs> hmm. Nie wiem, 3 miliony razy dziennie. <laughs> nie, dobra, przepraszam, wszedłem ci w słowo. No, co, co tam z tymi zwierzętkami? No nic, no po prostu dopóki nie będzie takiej sytuacji i przyzwolenia na to, że rzeczywiście te sklonowane zwierzęta będą mogły być. Później mm, zjadane? Zjadane, o tak. No to byłoby po prostu prościej. Natomiast teraz technika hodowlana nie jest aż tak progresywna. Może progresywna jest, ale nie jest aż tak pewna, Okej. Okay. żeby y, klonowane zwierzątka zjadać. Może też to nie jest do końca przebadane. Ale czy to jest dobry kierunek, w którym warto iść, żeby je klonować? Nie A, wiem, raczej... no są, są takie pomysły, wiesz, no naukowcy próbują. To, to, to nie jest tak, że Mhm. Wiesz, jest jeden konkretny nurt i idziemy w tym kierunku, tylko no, mają jakby mnóstwo tych innych pomysłów. Tak samo na razie wyprodukowali, bo to jest bardzo ciekawa rzecz, udało się wyprodukować liść, sztuczny liść. I jest to pierwszy na świecie syntetyczny liść biologiczny. I wyobraź sobie, że ten liść normalnie produkuje tlen na zasadzie fotosyntezy. On jest mhm. uzyskany bezpośrednio z włókien jedwabiu i no, z wyglądu bardzo podobny do, do zwykłego liścia. Natomiast jeżeli chodzi o jego biologiczne funkcje, no to chłopie jeden do jeden Do reakcji potrzebna jest woda, światło widzialne i działa na takich samych zasadach jak każda inna roślinka. Czyli normalnie żyje oddycha jak liść. I teraz wyobraź sobie sytuację, że jeżeli my rozwiniemy, w sensie ludzkość, technologię w tym kierunku, to osoby, które nie jedzą mięsa, będą też miały łatwiejszy dostęp do żywności, Właśnie takie jak to zielone, i będzie można produkować te liście, które na razie jakby są tylko liśćmi i nie mają żadnych wartości odżywczych, ale będzie można iść okay. w kierunku żywności, która no, będzie miała już jakieś tam składniki odżywcze, typu nie wiem, marchewka, burak, pietruszka i te inne rzeczy. To jest jedna sprawa. A druga sprawa, że takie liście, które wytwarzają tlen, mogą pomóc eksploracji kosmosu. Czyli gdybyśmy przykładowo Spełnili przesłanki, o których mówi Elon Musk, czyli wylecieli na Marsa i tam się kolonizowali, to tworząc takie sztuczne liście, będziemy w stanie wytworzyć tlen na Marsie bez potrzeby tak naprawdę kombinowania, bo to będzie najprostsze rozwiązanie, jakie może być. Okay. A największym wyzwaniem na Marsie jest brak tlenu. No po prostu, nie? No, zakładając, że już umiesz tam dolecieć. No, zakładając, że umiesz tam dolecieć. No tak, no, masz rację. No, okej. Okay. No pewnie, spoko rzecz. Ale to tak odbiegliśmy. Ja nie czytałem tego artykułu o, o liściu. No to nie, nie rozmawiajmy o tym. Dobra. No natomiast wracając już do, do tego rolnictwa i, i zastępowania go jakimiś innymi alternatywami, to rolnictwo odpowiada za 70% zużywanej przez ludzkość wody pitnej. Więc zastąpienie... Zwierząt do jedzenia na, na produkowanie tego mięsa w laboratorium mhm. pozwoliłoby bardzo zaoszczędzić ilość wody pitnej, a wodę ogólnie będzie miał kto pić. Bo nie wiem, czy otwierałeś ten raport, ale dobra, spróbujmy, Wojtek. Teraz ci się uda. Ile będzie ludzi na świecie do 2000 roku? Do 2000 roku? No strzelajmy, że 11 miliardów 200 milionów? Ej! <noise> Czyli widziałeś ten akut. akurat to Widziałem. <głos> <głos> Mogłeś powiedzieć i 11.3. Już bym się wtedy zastanawiał. Czytał, czy e, nie czytał? Nie, nie, nie. Nie, no wiedziałem, wiem. Wi widziałem to i rzeczywiście to jest ogromna liczba. Ogromna. Natomiast jeżeli chodzi o ludność, to jest tutaj też w raporcie 2017 rok Eurobarometr, Biuro Analiz Parlamentu Europejskiego, marnowanie żywności w Unii Europejskiej. I to mamy dostęp od 2019 roku i wyobraź sobie, że marnujemy w Polsce 237 kg żywności na osobę w skali roku. Hmm. W Unii Europejskiej to jest 173 kg, czyli zawyżamy. Tak, no my mocno za zawyżamy. Łącznie w całej Unii Europejskiej 88 milionów ton jedzenia idzie do śmieci. Polska traci na tym 14 milionów euro rocznie. No to pytanie, czy to jest dużo, czy mało? To nie wiem. To chyba sporo, co? Mi się wydaje, że sporo, no. Powstała apka w ogóle, gdzieś ze trzy dni temu widziałem, która daje ci info, w których miejscach możesz sobie wziąć żywność, która się nie sprzedała, po jakiejś tam cenie, wiesz, w stylu 25% wartości. Wada jest taka, że to przeważnie jest żarcie ze stacji benzynowych. Mhm. Natomiast jeśli zależy ci bardzo na tym, żeby być eko i żeby oszczędzać jedzenie to możesz sobie na takie apce szukać, gdzie, w którym miejscu, w którym sklepie można podjechać i odebrać sobie taką paczkę niespodziankę jakby, w której jest sporo, sporo różnego jedzenia i kupić to sobie za, za, za ułamek wartości tej paczki. Bardzo fajna. Istnieje szansa, że się pochorujesz. <laughs> no bardzo fajne, dopóki nie dostaniesz zatrucia pokarmowego, bo z jakiegoś powodu to się nie sprzedało. Natomiast często, często można zaoszczędzić raz, a dwa, zaoszczędzić hajsa, a dwa zaoszczędzić żywność. Tak, ja w tym raporcie właśnie mam informacje, przyczyny marnowania żywności i to jest badanie zrealizowane dla Pyszne.pl, wyobraź sobie. O, widzisz. Także nasza jedna z bardziej ulubionych apek do jedzenia, polecamy. <grym> Jakby ktoś jeszcze nie wiedział. Nie, no wiesz, że, że ludzie nie korzystają, a nie wiesz na jakich odbiorców trafiasz, nie wiesz kto nas słucha. Polecamy albo nie polecamy, tak jak mam mówić za siebie, bo ja nie wiem czy polecam. Dużo restauratorów narzeka na marżę, na marże wysokie, którą no. Pyszne narzuca. No. Natomiast z drugiej strony jestem ciekawy jak bardzo podnosi to sprzedaż tym restauratorom. Tak, z jednej strony podnosi, więc to jest na plus, z drugiej strony biorą dużo pieniędzy na minus. Tam dostałem informację od jednego znajomego restauratora, że to jest nawet 30%, ale nie wiem czy to prawda. Także to nie będzie mi fermentu, ale powiem wam dla tej skali. Ale wracając, przyczyny marnowania żywności. 65% to jest zepsucie żywności, czyli po prostu Zepsuć się. Kolejna rzecz: przeoczenie daty ważności 42%, kolejna rzecz: 26,5% za duża porcja, 22% za duże zakupy, 19% nieprzemyślane zakupy, 17% za duże opakowanie, 14% niewłaściwe przechowywanie, 10% zakupy niskiej jakości i 10% troszkę mniej, brak pomysłu na wykorzystanie składnika. Czyli prawda jest taka, że gdybyśmy patrzyli na datę ważności, zastanawiali się co kupujemy i nie żarli jak świnie, tylko zastanowili się, że jesteśmy w stanie zjeść 200, kilo, 200 gramów mięsa, a nie, a nie <laughs> przepraszam, 200 gramów mięsa, a nie, a nie 500 na przykład. I popić to 15 tysiącami litrów wody? To byłoby lepiej. To byłoby lepiej, ok, czyli główny problem jest w sposobie w kulturze spożywania. Dokładnie. Ludzie nie myślą, tylko robią. Ja nie mówię, że inni, Kula. bo mi też się zdarza. Po prostu mamy tak w genach. Tacy jesteśmy. To, to, to jestem pewny, że my jesteśmy też elementem jakby problemu, a nie jakimś rozwiązaniem na tym podcaście. No, natomiast tak, słabo, słabo, ale to też się zmienia, tak mi się wydaje. Przynajmniej w takich wiesz, bardziej cywilizowanych miejscach, że idziemy bardziej w stronę takiego bardziej ekologicznego podejścia. Na pewno nam jeszcze sporo brakuje do odpowiedniego poziomu, ale myślę, że robimy postępy. Takie apki są tego przykładem. Dokładnie tak. Ale tak wracając do tematu, bo tak gadamy o statach, o statach, ale co sądzisz? O takim laboratoryjnym żywionku? Tak już z perspektywy siebie po prostu. Oszamałbyś takiego humboksa? Wiesz co, zdarzało mi się chodzić do różnych restauracji w Krakowie, typu... No? Krowa żywa, kojarzysz? Tak, byłem raz w życiu. No, zamawialiśmy, jak byliśmy na meczeku z Krzywym, też jakieś falafele. I takie jedzenie, wiesz, bez mięsa, ale z imitacją mięsa, typu te, te hamburgery z soi. Mhm. No to dobre, więc mi to smakuje. Natomiast takie wydrukowane, no jeżeli smakuje tak samo i nie będzie problemów z trawieniem tego, no to, to czemu nie? Jestem otwarty. Okej, okay, bo tak czekam na odpowiedź, tak, lub nie czekam, a ty jak polityk po prostu. Ja bym jadł. Ja bym jadł. Uh -huh, a ty jak nie polityk? No ja nie. Ty jak z prowincji. Ja to chłop zawsze jestem. Ja myślę, że to jest super rzecz i fajnie, że, że będzie coś takiego robiono. Znaczy, wiesz, zakładając, że nie wyjdzie żadna krzywa akcja w stylu, że tam coś jest dodawanego, szkodliwego, nie? No właśnie, bo to też jest inna sprawa, bo jak jesz mniej więcej kurczaka. Ale nie, bo to też sprycują przecież, co ja gadam. Co ty, nie masz pojęcia, co ty jesz. No właśnie, nie mam pojęcia, co ja jem. Chyba, że sobie sam zabiję. upoluję i zabiję. A to też nie wiesz. Też bo nie wiesz, wiadomo, czym co, co Czym to było karmione, co, było, co tam było pryskane, co to jadło, nie masz pojęcia. No, stare. tablica Mendelejewa. No dokładnie. A wydaje mi się, ale to już jest takie chłopskie myślenie na zdrowy rozsądek, to jakby nie, nie kierujcie się tym. Wydaje mi się, że teraz jak jest taka moda na jedzenie takich rzeczy, wiesz, jest taka moda na jedzenie rzeczy wiesz, alternatywnych, żeby były zdrowsze to one mają narzucone bardzo wysokie marże, są bardzo drogie. W dużej części często tak jest, nie? Że Aha. idziesz do jakiejś tam restauracji i za trzy jakieś listki płacisz 40 zł. Wydaje mi się, że jeśli takie jedzenie będzie, to ono na początku będzie dość drogie. Ze względu na to, że nie będzie go po prostu tak dużo. I wydaje mi się, że będzie za tym szła jakaś taka jakość. Bo będą chcieli jeść to ludzie, którzy będą chcieli... Trochę zmienić swoje nawyki jednocześnie będą bardziej świadomi tego, co jedzą, i będą zwracali na to uwagę. Okej, okay, tu, po, tu postaw kropkę, bo ci chcę przerwać, no? mianowicie jest druga strona medalu, którą dostrzegam. Dwa przykłady z naszego świata. Pierwszy przykład: Elon Musk wypuścił Starlinki na orbitę po to, żeby dostarczyć wszystkim ludziom internet bezprzewodowo w każdym miejscu na Ziemi, prawda? Kojarzysz. No. No tak. Jak ktoś nie kojarzy, no to po prostu będą na orbicie koło satelit latały takie nadajniki, które będą nam dawały internet, jak się wykupi odpowiedni router. I ten router kosztuje tam, nie pamiętam, jakieś 200 dolarów, 300 dolarów, coś takiego. I chodzi o to, że Elon powiedział, że wyprodukowanie takiego routera i cały ten proces kosztuje dwa razy więcej. I on dopłaca do każdego routera. Tylko po to, żeby jak najwięcej wypchać tego na rynek. I jak ludzie się z mm. tym oswoją i po prostu będą to mieli, to będzie łatwiej później podnieść ceny. Więc tutaj dopłaca, żeby przejąć rynek. Kolejna rzecz, Epic Games stworzył swój sklep. Czyli Epic Games to jest firma, która produkuje gry, Fortnite. Wiadomo. I oni, wypro... Czy oni produkują gry? Tak, no Fortnite a zrobili wcześniej Gears of War, nieważne. I chodzi o to, że otworzyli Epic Game Store. I Epic Game Store to jest platforma, która jest konkurencją dla Steama, czyli platforma, która, na której można kupić gry i oni, żeby największego konkurenta na świecie wygryźć, skupili uwagę odbiorców, dając gry za darmo raz w tygodniu. I dzięki temu ci ludzie widzą fajna gra GTA V za darmo do pobrania, kurczę, normalnie kosztuje 120 zł, pobieram ich aplikację i pobieram grę i gram. Natomiast później, będąc na tym sklepie, widzą czasem pojawiają się promocje, czasem jest nowa gra raz w tygodniu jakaś, można coś kupić i to jest inna perspektywa pozyskania konsumenta. Przejmowanie rynku dokładnie. Prostu. I teraz analogicznie do tych zdrowych żywności, według mnie, także teoria z kosmosu prosto z mojej głowy, <noise> może być sytuacja taka, że właśnie zdrowa żywność będzie podobnie na rynek wpuszczana, czyli żeby ludzi pchnąć do tego, żeby walczyć z globalnym ociepleniem, ale żeby też się dobrze odżywiali, za niskie ceny duże korporacje będą w stanie dokładać po to, żeby... Żeby ludzi przekonać. Żeby ludzi przekonać, dokładnie. Co o tym okay. myślisz? <grych> Co się nakręciłeś tam? No myślę, że może tak być. Czemu nie? No bo korporacje świadome tego, znaczy producenci tej takiej żywności laboratoryjnej świadomi tego, że... Ciężko będzie ludziom przestawić w głowie przejście na, na żywność laboratoryjną. Będą mogli ich kusić cenami poniżej wartości, po to, żeby tych klientów zdobyć, aby oni w końcu spróbowali, a no bo tanie, to kupię. No i się przekonają, że ok, to smakuje tak samo, wygląda tak samo, pachnie tak samo, no to będę to kupował. Dokładnie tak. I teraz weź pod uwagę, że po co uderzać w klientów premium, których na świecie jest procent? Powiedzmy. To też jakby liczba znikąd. No tak, no ale generalnie, no, byłem na wykładzie Mateusza Krzysiaka, jeszcze raz go tutaj przywołam. Y, osób najbogatszych w Polsce, którzy za zaliczają się do tego kręgu najlepiej zarabiających jest tylko procent. Okej. Okay. Więc zakładam, że na skalę całego świata, no pewnie nie jest dokładnie tyle jak w Polsce, ale może być to odpowiednik. Więc przyjmijmy, że klientów premium jest procent. Więc po co kusić produktem premium, skoro zwykłych klientów, którzy chcą po prostu skonsumować coś, nie wydając dużo, jest 99%. To się bardziej opłaca dotrzeć cenom. No pewnie tak. To znaczy zobaczymy. Najpierw to wiesz. Zobaczmy, czy to będzie w ogóle do Unii Europejskiej i w jaki sposób to będzie do Unii Europejskiej wprowadzane, i będziemy obserwować. Mhm. No ale. No tak, co tam pisali, że do 2040 to będzie z 35%, nie? Rynku. Dokładnie tak. No to ciekawe. W takim razie to się będzie działo na dniach. Jutro może. <grystanie> <grystanie> Jutro wracam do, do, do mieszkania, a tu proszę. No nie wiem. Ale ja jestem ciekawy, bo według mnie to będzie ogromna zmiana. Taki, wiesz, taki poważny punkt na, na drodze ku jakiemuś tam lepszemu światu. No Kolejny... też, też nie chcę wyjść na jakiegoś ekooptymistę ogromnego i tak dalej. Kolejny punkt na mapie rozwoju świata. Pięknie to nazwałeś. No, chyba, nie, chyba tak nie powiedziałem, ty tak powiedziałeś. No troszkę Ale to zdeformowałem. Tak jest. No, także co, zostawiamy to, to jedzonko już, nie? Tak, w ogóle mamy już 40 minut według moich obliczeń odcinka. Oczywiście, że to się nie będzie zgadzało na nagraniu. Ale nie, bo my tam kliknęliśmy wcześniej. No, mamy między 25 a 80 minut. <grywanie> <grywanie> tak, także kompletnie nie wiem, którą mamy minutę nagrania. Mateusz, rzuciłeś jakieś Dokładnie. kilka śmiesznych rzeczy, widzę, na koniec. Tak, tak. W ogóle chciałem pogadać trochę o sportowcach, ale chyba sobie odpuścimy. Da, darujemy im dzisiaj. Tak, dzisiaj nie będziemy o nich rozmawiać. <grywanie> tak. Stary w ogóle Beka, bo. Kojarzysz stoka, nie? Ogólnie takie stronki, gdzie się zdjęcia stokowe kupuje. Tak. Tak, to jest taka strona Alami.com i oni wypuścili zdjęcie, na którym jest radiooperator, po prostu czołgista ze swoim psem na czołgu i sprzedają to po 10 dolarów jako prawdziwe zdjęcie z czasów II wojny światowej. Z polskiej armii. Tak, no czy, czy to była polska armia, czy to była radziecka armia? Nieważne. Nie, Polish Army, bo widzę. Best WW Pictures, Janek Kos, radiooperator of the First Polish Army, with tak, his dog no Masko no właśnie... Rudy. <laughs> no, no i właśnie, właśnie zaspoilerowałeś, że to jest po prostu Janek Kos, czyli gość z czterech pancernych, razem ze psem szarikiem. I nie dość, że pomieszali, że wzięli aktora z serialu jako prawdziwego żołnierza, to jeszcze psa zamiast szarik nazwali Rudy. Rude. 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 Czyli jak ten czołg stary po prostu. I to nie schodzi. W cały dzień I jest. Uwierz mi, że to jest idealny przykład na to, żeby nie wierzyć w rzeczy po prostu w internecie, w, w internecie które się zobaczyło. No bo trzeba to zweryfikować wszystko, no wszystko. Tak. Poza no. tym, co mówimy, to wszystko. Także beka, no. I w ogóle to nie schodzi z tej strony, nie? To jakby już od parunastu godzin jest beka, a to dalej jest, dalej można to Wiesz, kupić. Polacy też są trolle <noise> i też się troszkę śmieją. Po co to usuwać tak naprawdę? Po co, jak, jak można zostawić? A w ogóle to może jest też taka reklama dla Alami, nie? Bo zamiast Shutterstocka to zaczną ludzie kupować z Alami. Bo ja a, nie pomyślałeś, a nie pomyślałeś stroncach. właśnie, że to jest może jakieś zagranie marketingowców? No nie, bo nie wiem. To chyba nie jest polska strona. To co? Oni no dobrze, ale mogli zatrudnić jakiegoś Polaka. No i mów, i wiesz, no dawaj, ściągnij nam na rynek Polaków, niech, niech wiesz, kupują. Kurwa, po prostu marketing przez taką kontrolowaną wpadkę. To w Samsungu ostatnio to jest. A co było? Sam. Słyszałeś o Sam? Mm -mm. Nie. To jest nowa wirtualna asystentka Samsunga i jest z nią, nie wiem, czy beka, czy tak po prostu ludzie się jarają. Po prostu wyszła jakaś taka postać animowana. I to będzie nowa... Miała być? Czy ona, czy ona zastąpi tą Bixby? Czy nie zastąpi? W każdym razie wyszła nowa wirtualna asystentka Samsunga, ma na imię Sam. No i jest jej jakby, jakby taka... Ona jest narysowana, namalowana. No, no i tak, to jest takie... Ojej! Był przeciek. Wymsknęło nam się. Niechcący. Hmm. I dużo ludzi pisze, że to jest no, jakby kontrolowany wyciek. no tak jak, jak, jak wiesz, że to jest coś... Wiesz, zrobione specjalnie, no to to już nie jest taki fan. No, ale oczywiście, już internet bardzo się zajawił tym i jest to niej głośno i bardzo dużo jest z nią zdjęć. Ona ma takie zdjęcie, że pokazuje telefon. Jakby ona tak sobie siedzi, ma taką rękę pod brodą. Ja to teraz pokazuję, nie wiem, nie wiem komu. Taka jakby trochę znudzona siedziała i pokazuje ci telefon do, do kamery. No, widzę ją właśnie. No, no i oczywiście już są dziesiątki Januszy marketingu, którzy jakieś tam swoje reklamy wrzucają, że wiesz... Że, ale w ogóle zauważyłem ciekawą tendencję, bo patrz, masz Samsung i asystentka nazywa się Sam i teraz zadam ci pytanie, bo ja mam konto w ING Banku Śląskim i wiesz, jak się nazywa asystentka w ING? Inga. Inga, no. Ja nie mam, ale no jakby domyśliłem się. No, no właśnie. Okej. Okay. A wiesz, jak się nazywa to szukam teraz w. M-Banku? M. W M banku. M. M ba. Meba. A meba. Beznadziejne. Nie, wymyśliłem na poczekanie. Sorry. Przepraszam was, przepraszam. Okej, okay, dobra. Chciałem tak zakończyć miłym akcentem. Tak, dokładnie. Szkoda, że gadamy teraz o tej sam, bo to zanim to wyjdzie, to już będziemy wiedzieli o wiele więcej. Ale to po prostu jesteśmy ciekawi, jak to będzie za 5 tygodni. Tak, generalnie wyglądało. nasi słuchacze chyba wiedzą, że my mamy takie mocno nieaktualne info bardzo często, ale, ale ciekawe. <laughs> Dokładnie. Chciałem, żeby to wybrzmiało. Tak, to jest ciekawe, rozumiecie? To jest ciekawe. Okay. I zaakceptujcie ten fakt. Okej. Okay. Gdzie to było? A, dobra. Taki polski stary film. Killer? Nie. Może chłopaki nie płaczą? O, może. Czy ci nie pokazał gdzie raki zimują? Okej. Okay. Dobra, nieważne. Nie pamiętam jak to szło. Kończymy. Kończymy, będzie na dzisiaj tego dobrego. Będzie tego. Jakieś, Jakieś pytanie do widzów? <laughs> o Jezus! <laughs> pierwszy, pierwszy powiedziałem, pierwszy zapytałem, ty musisz ich zapytać o coś. Okej. Okay. W zasadzie jedno pytanie. Powiedzcie nam, czy byście szamali jedząko z drukarki 3D. Tak, dokładnie. Czy taki hamburgerek prosto z drukarki by siadł? No, czy by wjechał. W sumie to jeszcze drugie pytanie mam. Czy gdyby była opcja kupienia biotuszu w biedronce, albo w Tesco czy innym Lidlu, to czy byście sobie drukowali jedzonko? Aha, żeby sobie swoje drukarze co. normalnie. Dokładnie. O, bez kitu. No i zamiast po prostu. To jest taki ten. To jest nowa wersja Thermomixa, po prostu. Drukarka 3D i robisz sobie AM. Wiesz, czym jest termomix? Tak, tak, wiem, czuję... wiem, czuję, czuję... Wiem, czym jest termomix. Można bułeczki Poczułem robić. Poczułem tego errora. Można robić. Nie, nie, spoko, tylko wiesz co, bo tak jak ja próbuję kończyć, a ty przeciągasz. A, przepraszam, to już, już nic się nie odzywam. Cześć wam. Pa. 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 Musiałem. To nie wiem, kończymy, czy jeszcze inaczej to... Dobra.